To jest dzieło pana posła, europosła Tomasza Poręby, który, kiedy oprowadzałem go po zamku pewnego dnia, mówi, ale to są znakomite zbiory. Przecież my byśmy mogli pokazać, no co, ikony nie pokażemy, bo tu nie ma warunków klimatycznych, prawda? Ikona to jest coś, co wymaga niesłychanych rygorów konserwatorskich. Ale przecież Beksińskiego można byłoby tu pokazać, to jest coś fenomenalnego. Świetnie, to była moja odpowiedź. I tak zaczęła się współpraca i oto dzisiaj jesteśmy w Brukseli na tej wystawie wśród tłumu ludzi, który już tutaj przechodzi i mamy nadzieję, że te obrazy, które pokazujemy, hasło Sanok, hasło Podkarpacie, że to gdzieś pójdzie w świat, poszło już bardzo dużo naszych folderów, naszych katalogów i trójjęzycznych, więc myślimy, że to zaowocuje w przyszłości nie tylko dla sprawy Beksińskiego, ale również dla sprawy Sanoka, dla sprawy może widzenia naszego województwa w kontekście, że nie jesteśmy taką straszną prowincją artystyczną czy kulturalną, bo jednak tam są rzeczy fenomenalne do oglądania. Się promować za granicą, nie tylko przez ulotkę, książkę czy film, nie tylko przez nasze produkty żywnościowe, ale również przez sztukę, przez duże S. Powinniśmy pokazywać sztukę poważną, sztukę, która budzi szacunek wśród Europejczyków, sztukę, której się nie musimy i nie będziemy nigdy wstydzić. Twórczość Beksińskiego to twórczość człowieka, który każdego, kto będzie chciał przeżyć podczas spotkania z nim, przeżyć i uzyskać te wszystkie wrażenia, które ta sztuka dostarcza, na pewno będzie mógł to zrobić, dlatego że sztuka Beksińskiego jest powszechnie znana. To jest sztuka uniwersalna, to jest sztuka, to są obrazy, to są dzieła uniwersalne, to są dzieła, które mówią o wielkich emocjach, które targają człowiekiem. Nie ma żadnego rozmiaru, to co leży. Cała Europa, tutaj pracownicy instytucji unijnych obejrzeli jego pracę i to dla mnie jest wielkie, wielkie również przeżycie, dlatego że udało nam się wspólnie z panem dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku zaprezentować pracę wielkiego artysty, Europejczyka, człowieka, który może świadczyć i świadczy o wielkim potencjale, jaki tkwi w Polakach. Gdyby ktoś do niego zadzwonił, nawet pan poseł Poręba, i powiedział: panie Zdzisławie, chcielibyśmy zrobić wystawę, pana wystawę w Brukseli, to on by powiedział: no nie, 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 w Sanoku jest Banach, idźcie do niego, ja z wami nie będę rozmawiać, bo ja po prostu nie chcę o tym myśleć. Jeżeli się Banach zgodzi, to może ta wystawa być. Beksiński właściwie nie zabiegał o żadną popularność, natomiast cenił sobie, jak on to nazywał, bezszumowe życie. Myślenie o tym, że trzeba przygotować coś, że będą go pytać, że będą się zastanawiać, czy ten obraz, czy tamten obraz, że on będzie musiał ze swojej skrytki wyciągać te obrazy, których nie chce pokazać. Telefon: panie Wiesławie, proszę przyjechać, to są obrazy dla Sanoka. To była przecież praktyka i on nie chciał, żeby widzieli inni, bo on był mało asertywny i mogłoby się skończyć z tym, żeby ktoś mu ten obraz wykupił. Dlatego on natychmiast by powiedział: jak Banach się zgodzi, to wystawa może być, ale mnie dajcie święty spokój. Tutaj
spotkaliśmy mnóstwo przedstawicieli świata antyartystycznego Brukseli, którzy, proszę mi wierzyć, niełatwo ich wyciągnąć z domu, a jednak przyszli do Parlamentu Europejskiego, wzięli mnóstwo materiałów na temat Beksińskiego, różnych katalogów, które pomagają w prezentowaniu jego twórczości, i z kilkoma, z którymi rozmawiałem, wywnioskowałem z tego, co usłyszałem, że będą chcieć do Beksińskiego wrócić w przyszłości. Beksiński był Europejczykiem i myślę, że wyprzedził jeszcze o wiele bardziej jako artysta nasze marzenia i dążenia do wejścia do Unii Europejskiej, więc ja się oczywiście cieszę wszystkim tym, co mamy wspaniałe na Podkarpaciu i co możemy pokazać w Brukseli. My, posłowie, mamy taką okazję, że dwa razy na okres kadencji możemy robić różne wystawy albo jakieś inne konkursy. Wszystko zależy od naszej inwencji i pomysłowości. Myślę, że dobra forma prezentacji tego, co stanowi taką różnorodność regionu sanockiego. Oczywiście talenty nie wybierają miejsca, gdzie się rodzą, więc Beksiński rodził się w Sanoku, bo był z rodziny mocno zakorzenionej w Sanoku i tworzącej historię przemysłową tego miasta od pokoleń. Studiował w Krakowie, wrócił do Sanoka i szkoda tylko tutaj, że nie prezentujecie Państwo również jego dokonań jako stylisty nadwozi autobusów, bo to byłoby dopiero ciekawe, gdyby pokazać różnorodność twórczości Beksińskiego, nie tylko to, co stanowiło jego światowej renomie, czyli obrazu. This exhibition is like good red wine. You look at it from the first and you think, oh, it's wonderful, but then you taste it and you have one taste, a second taste, an aftertaste. It's always more in it than you think on the first moment. Na tej wystawie nie ma żadnych tytułów i żaden z obrazów nie daje się określić jakoś indywidualnie. Nie można go opowiedzieć czy opisać w taki sposób, w jaki opisuje to klasycznie artysta, który chce zaznaczyć swój przekaz widzowi, dając tytuł. Beksiński nigdy tego nie robił. Dla Beksińskiego obraz, który namalował, był tajemnicą podświadomości właśnie. W związku z tym to podejście artysty do tego, że jest absolutna cisza jakby przed tym, ale z drugiej strony jest sprawa, która jakby wielokrotnie przez niego była artykułowana we mnie. We mnie jest pewien świat niepokoju, lęku, świat tajemnicy, którego nie znam. Stąd użycie takiej formuły, mroki podświadomości. Beksiński dotyka właśnie tych mroków własnej podświadomości i dzięki temu powstaje obraz. Stąd wydaje mi się, że bardzo adekwatny tytuł do nie tylko tej wystawy, ale jakby do całej twórczości, a zarazem wydaje mi się, że w takim odbiorze szerszym dla ludzi, którzy nie wiedzą, kto to był Beksiński, mroki podświadomości od razu kojarzą się z takim nurtem surrealistyczno-ekspresjonistycznym, a więc mogą po tytule niejako ustawić sobie tego artystę.
Ja bym powiedział, że te cele są podwójne. Z jednej strony my tutaj jesteśmy. Kawałek Podkarpacia, kawałek Sanoka. Jesteśmy, chciałbym też powiedzieć w takim kontekście, że jesteśmy jako jedno z podkarpackich muzeów, któremu się nie udało, bo jest najbardziej poszkodowane, bo jest nadal muzeum powiatowym. Jest to muzeum powiatowe, które boryka się z takimi trudnościami finansowymi, proszę bardzo, ogląda go świat, ogląda go Europa. Ale to jest taki czysto praktyczny, utylitarny sposób myślenia dyrektora. Najważniejszy jest jednak artysta. Cały czas nam o to chodzi. Ta sztuka ma żyć, ta sztuka ma docierać do widza. I bardziej nam nawet zależy na tym widzu, tak jak tutaj przechodzą ci ludzie, na tej osobie, która znajdzie w tych obrazach coś własnego, kawałek własnego świata, własnych lęków, aniżeli nawet na renomowanych galeriach i pewnym kluczu przyznawaniu pierwszeństwa na liście rankingowej artystów. Bardziej nam na tym zależy. Ale oczywiście najlepiej spełniłoby się nasze marzenie, gdyby znalazł się partner do zrobienia w Europie dużej wystawy Beksińskiego. To jest sygnał, to jest 21 obrazów. To może główny cel, a drugi cel liczę, że tak jak już zauważam od czasu montowania, jak ludzie tutaj zaglądają, patrzą na te wystawy, że będzie odwrotna sytuacja, że może wielu ludzi pomyśli o tym, że warto przyjechać w nasz region. A jeżeli tak, to w tym regionie Sanok będzie tłustą czcionką i trzeba będzie tam zajrzeć. I trzeba poprzez Beksińskiego zobaczyć również ikony, zobaczyć całą kolekcję muzealną. Dzisiaj prezentujemy tylko kilka z nich, kilkanaście z nich. Całą potęgę twórczości Beksińskiego można zobaczyć w Sanoku i też dzisiaj otwierając wystawę zachęcałem, zapraszałem, aby przyjechać na Podkarpacie, zobaczyć Sanok, zobaczyć region i zobaczyć miejsca, magiczne miejsca tam, gdzie tworzył Beksiński. Wiele miast i województw prezentuje się także przy pomocy sztuki i wystaw artystów z danego regionu. Co najlepiej chyba jest odbierane, to jest wykorzystywanie dorobku kulturalnego i tego, co jest naszym dziedzictwem, dla pokazania kierunku, w jakim idziemy ku przyszłości. Bo w Parlamencie Europejskim myśli się przede wszystkim o przyszłości. Tutaj żyje się polityką, a polityka jest tą domeną życia publicznego, która jest skierowana ku przyszłości. I wszystkich tutaj interesuje bardziej to, co będzie za 5 czy 10 lat w Sanoku, niż to, czego dokonano poprzednio i co stanowi to zaplecze kulturowe. Ale my musimy to zaplecze wykorzystywać, żeby pokazać, jeżeli w przeszłości byliśmy zdolni do takiej kreatywności, to nasze zobowiązania na przyszłość są tym bardziej uzasadnione. Promujmy Polskę przez realne dzieła naszych ludzi, przez ludzi, którzy potrafią zachwycić swoją twórczością nie tylko Polaków, ale Europejczyków. To, że w sercu Parlamentu Europejskiego, tutaj na trzecim piętrze budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli udało nam się zaprezentować z takim dużym powodzeniem, przy takiej dużej frekwencji dzieła Beksińskiego, uważam, że jest to rzecz bardzo cenna i rzecz, której nie możemy, na pewno nie zostanie zmarnowana w kontekście promocji regionu.